Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Oko moje utrapione jest, a nie umilkło, przeto, że nie masz odpocznienia. Sprzed pałacu Piłata udała się Najświętsza Dziewica krótszą drogą na miejsce, którędy miał przechodzić Jezus ze swym krzyżem. Na miejscu tego najboleśniejszego spotkania Maryi ze swym Synem wzniosła później pobożność chrześcijańska świątynię, zwaną świątynią łkania Najświętszej Dziewicy, jako przypomnienie tego niewymownego bólu, który przeszył serce Maryi. Przyszedłszy więc w pobliże ulicy, którą miał Jezus przechodzić, przytulona w jakimś zakątku, by nie narażać się przechodzącym, czeka najboleśniejsza z matek na straszne spotkanie. Początkowo cisza, potem dają się słyszeć w dali odgłosy i wrzaski, potęgujące się coraz bardziej. Na drodze jawi się coraz więcej ludzi. Raz po raz daje się słyszeć głos trąbki i herold powtarza wyrok śmierci. Zbliża się tłum, centurion, żołnierze, oprawcy, dwóch łotrów i wreszcie Jezus. Idzie popychany, nękany ze wszystkich stron. Ugina się pod ciężarem krzyża. Idzie. Już jest tuż przed nią. Matka patrzy na Syna. Twarz Jezusa posiniała i opuchnięta od bicia, zeszpecona krwią i plwocinami, usta spalone gorączką, a oczy... W tej chwili podnosi Jezus rękę, ociera krew zalewającą mu oczy i patrzy na matkę, a matka na niego. Co się działo wtedy w ich sercach? Ile w tym spojrzeniu cichym i bezsłownym, lecz najwymowniejszym było miłości i bólu? To można odczuć tylko w duszy, dlatego słowa są tu zbyteczne. Po tym spojrzeniu matka nie patrzy na żołdactwo, na katów. Rzuca się ku swemu dziecku, by je przytulić do serca, by wziąć jego ciężar na swe ramiona, by otrzeć mu twarz. Lecz brutalna ręka oprawców odrzuca Maryję, pochód rusza. Jezus postępuje kilka kroków, chwieje się i upada pod krzyżem. Taka była ta scena spotkania. Przypatrzmy się jej teraz głębiej. Ból Matki Najświętszej przybiera tu nową, odrębną cechę. Ujrzała po raz pierwszy z bliska Jezusa w czasie Jego męki.
Widziała go już wprawdzie na platformie pretorium, lecz tylko z daleka, niewyraźnie. Teraz ogląda go w tym strasznym bólu i wyniszczeniu, tuż o krok przed sobą. Widok to był tak przejmujący, że za pierwszym zjawieniem pozbawiłby ją życia, gdyby jej nie umacniała ta szczególna moc Boża, która ją podtrzymywała w ciągu całej męki Chrystusa. Największym jednak cierpieniem Maryi w czasie tego spotkania była myśl, że swą obecnością powiększa cierpienie Jezusa. W poprzednich tajemnicach męki Jezus okrutnie cierpiący był przyczyną cierpień Maryi. A teraz, że się tak wyrazimy, Maryja staje się przyczyną nowych cierpień Jezusa. Jezus bowiem kochał swą niepokalaną matkę bez porównania więcej niż wszystkie dusze święte, niż wszystkich aniołów i niebieskich duchów. To też wszystkie katusze i udręki, które zniósł od katów, sędziów, faryzeuszy, były jakby niczym w porównaniu z tym bólem, jaki odczuł na widok swej matki tak strasznie cierpiącej. Ten ból był tak wielki, że przyprawił go o upadek pod krzyżem, jak to było objawione wielu świętym. Spojrzał Jezus na matkę i zraniony miłością i bólem zdawał się mówić: czemu przyszłaś tu, matko moja? Twój ból powiększa moje cierpienie i twoje katusze dręczą mnie jeszcze bardziej. Wróć się, matko moja, do swego zacisza. Nie dla ciebie patrzeć na znęcanie się nad twoim synem. Nie dla ciebie, biała, delikatna gołąbko, miejsce wśród tych zbrodniarzy, katów i wśród tej zgrai. Na milczące słowa Jezusa serce matki dawało również bezsłowną odpowiedź. Dokąd pójdę od ciebie, mój synu? Gdzie mam się udać? Czyż mogę odłączyć się od ciebie, nie rozłączając się z tym życiem? Wszak ty jesteś wszystkim dla mnie, moim Bogiem, moim dzieckiem, całą moją miłością, jedynym życiem i nadzieją. Nosiłam cię w moim łonie, żyłam z tobą tyle lat. Czemu teraz nie mam umrzeć z tobą? Pójdę z tobą, mój Jezu, dzielić z tobą twe gorycze i z tobą pić żółć i ocet. Z tobą chcę być ukrzyżowaną, z tobą razem umierać. I dwa najniewinniejsze, najszlachetniejsze serca na ziemi złączyły się jeszcze ściślej do spełnienia największej ofiary. Oko moje utrapione jest. Idź, moja duszo, w tym pochodzie kalwaryjskim za swą matką, bo jedynie widok twej wdzięczności, twego współczucia i miłości może jej przynieść nieco ulgi. Jak bowiem w ów Wielki Piątek, gdzie spojrzała, wszędzie widziała nienawistne twarze, zjadliwy wzrok i słyszała wrzaski ludzi prowadzących jej syna na Golgotę, tak i dziś widzi podobne, wielkie rzesze, których całym umiłowaniem jest zgładzić Jezusa, usunąć go z widowni, z życia, z dusz i serc. I serce matki cierpi.
Jej wzrok utrapiony szuka postaci kochających dzieci. Szuka apostołów męki jej syna, głoszących naukę krzyża przykładem i słowem. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.